Kiedy rozwiązywałeś problem chipsów, na ramieniu króla przysiadł jego ulubiony magiczny ptak. To jest właśnie ten magiczny ptak. Magiczny ptak króla. I przyglądał się twojemu rozwiązaniu. Kiedy skończyłeś, ptak zaczął coś szeptać do króla. Widziałeś, że król uśmiecha się i potakuje głową. Poczułeś się trochę speszony i pytasz: Wasza wysokość, a cóż ten ptak opowiada? A król na to: Mówi, że jego zdaniem można byłoby to zrobić trochę inaczej. Tak, mówisz? Ponieważ nie nawykłeś do przyjmowania porad od ptaka, odzywasz się może trochę niegrzecznie. Jak ten ptak taki mądry, to niech sam rozwiąże ten problem. No, coś tam ptak szepcze, a król mówi tak. No ptak nie może sam rozwiązać, ponieważ nie może pisać na tablicy. Ale zróbmy tak. On będzie mi mówił do ucha, ja będę tłumaczył na głos to, co mi powiedział, a ty będziesz pisał na tablicy. No więc zaczynamy. Zdaniem ptaka można by to rozwiązać inaczej, mianowicie użyć jednego z równań, aby wyznaczyć jedną ze zmiennych i wstawić do drugiego równania. Na przykład moglibyśmy z drugiego równania wyznaczyć sobie m i to m wstawić do pierwszego równania. W ten sposób dostaniemy tylko jedno równanie. W pierwszym równaniu pojawi nam się tylko zmienna k, no, którą będziemy mogli jedno równanie na jedną niewiadomą, więc pewnie je sobie rozwiążemy. Mając k, z tego drugiego równania wyliczymy m. Więc zróbmy tak. Czyli weźmy drugie równanie. 4k plus m równa się 11. Co chcemy mieć, jak m zależy od k, czyli od obu stron, chcemy mieć m po jednej stronie, k po drugiej, czyli odejmujemy 4k od obu stron i w ten sposób zostajemy z następującym równaniem. M jest równe 11 minus 4k. Teraz to wstawimy do pierwszego równania w miejsce m tutaj. No, ta metoda nazywa się metodą podstawienia. Czyli teraz przepisujemy pierwsze równanie, 3k plus 2 i teraz w miejsce m wstawiamy właśnie to, no, czyli to wstawiamy tu. 11 minus 4k równa się 12. No i teraz mnożymy tutaj ten nawias, czyli tak 3k plus 2 razy 11 to jest 22 i plus 2 razy minus 4, czyli 22, minus 8k i to jest równe 12. Teraz co, żeby mieć k po jednej stronie, to odejmujemy od obu stron 22. I w ten sposób po jednej stronie mamy 3k minus 8k, czyli minus 5k równa się 12 minus 22, czyli minus 10. Dzielimy przez minus 5. I otrzymujemy, prawda, otrzymujemy tutaj k równe 2. A więc tak jak w poprzednim filmie o rozwiązywaniu problemu chipsów, teraz mając k, wstawiamy do któregoś z równań i wyliczamy m. No oczywiście najwygodniej nam wstawić k tutaj, do tego związku pomiędzy m i k, dlatego że to jest rozwiązane względem m. Czyli teraz mając już k, wstawiamy tu, i otrzymujemy wtedy równanie na m. M równa się 11 minus 4 razy 2, czyli 11 minus 8 równa się 3. Czyli m jest 3. Czyli widać, że w tym wypadku metoda podstawienia również pozwala rozwiązać nam ten układ równań, tak jak metoda przeciwnych współczynników, zwana również metodą eliminacji. Zatem rady ptaka okazały się całkiem sensowne i widać, że nieobce mu były tajniki rozwiązywania układów równań liniowych.
Co do Arbegly, to prawdopodobnie będzie musiał poznać nieco algebry, bo w przeciwnym wypadku król szybko zrezygnuje z jego usług. Ale to już temat na zupełnie inny film.